i droga mocna. I ręka dotyka do sufitu. I druga. Świetnie i obie mocno. Ugnijmy prosto i machamy do mnie. Drogi na gitarze. Pokażcie, jacy jesteście szaleni. I biegniemy do naszej przygody. Ho, szeroko. I nurkujemy. Dostaw nogę, postaw nogę, postaw i zanurkuj. Dostaw. I nurkujemy. Biegniemy. Świetnie. I hop. I wąsko. Hop. Ekstra. I skaczamy. Hop. I wąsko. Skradamy się, i mówimy głośno, bu! Skradam się na paluszka, bu! Głośno mówcie ze mną, i bu! Skradamy się, bu! Bęberek i schowaj i kręcimy mocno naszymi biodrami, o jak mocno i w drugą stronę, wow! Jeszcze nasza głowa oczywiście i kręcimy, myjemy ręce na koniec, muszą być czyste i biegniemy, jesteśmy już bardzo blisko, wow! Siadamy w pozycji skarty numer 2. Lorek przyszedł dziś do przedszkola bardzo podekscytowany. Wiecie dlaczego? Wczoraj przed wejściem do domu pani Agnieszka, czyli nauczycielka Lorka, powiedziała, że dziś zajmie się w detektyw. Detektyw to ktoś, kto szuka. Ale czego my będziemy szukać? Na pewno pani zaraz nam powie, tylko wyprostujcie plecy i uśmiechnijcie się. Moi drodzy, dziś jest pierwszy dzień wiosny. Styka! Szukamy lupy. Przyjmujemy pozycję numer 11. Idziemy dalej. O! Przyjmujemy pozycję numer 11 i szukamy go lampy. Wyprostowane. Nisko, nisko się zbieramy. O! Jest! Zobaczcie! Zróbmy teraz ze swojego ciała taką lupę. Przyjmijmy pozycję z karty numer 15. Noga, na której stoi, to rączka do trzymania lupy, a koło, które otworzyliśmy z ręki nogi, to szkło powiększające. Dlaczego tak wytrzymać?
Uważamy tylko na